Już po raz 15 wręczono nagrody w plebiscycie tygodnika płockiego Stumskiego Wzgórza. W czterech kategoriach nominacje wręczono za 40 wydarzeń. Specjalne miedzioryty trafiły do zwycięzców. W kategorii inicjatywy społeczne i gospodarcze najwięcej głosów przypadło uruchomieniu przez PKN Orlen Centrum Badawczo-Rozwojowego w Płocku. Znaczy, że ludzie doceniają jednak to, co robi PKN Orlen. My rozwijamy się cały czas. CBR jest jakby elementem tego rozwoju i wydaje się, że jest to kierunek niezbędny, dobrze przyjęty, dobrze postrzegany. Tam chcemy tworzyć tego pilota pierwszego, zobaczyć, jak się te sprawdzają rozwiązania, no i na tej bazie budować instalacje. Także wydaje się, że słusznie, że czytelnicy to zauważyli i no cóż, tylko im podziękować, jeżeli byśmy na to w ten sposób spojrzeli. Naprawdę warto. W kategorii kultura zwyciężyło otwarcie wystawy Sztuka dwudziestolecia międzywojennego Art Deco w nowym skrzydle Muzeum Mazowieckiego w Płocku przy ulicy Kolegialnej 6. Docenienie pracy naszej, wieloletniej pracy, bo ta wystawa to efekt kilkunastoletniej pracy. Stworzenie kolekcji Art Deco właściwie prawie od zera to wielkie wyzwanie, to ciągła penetracja rynku antykwarycznego, żeby do Płocka, w Płocku zgromadzić najcenniejsze dzieła, które są w tej chwili na rynku. A nie jest to wcale łatwe, bo Art Deco jest dosyć popularne w tej chwili i wiele osób jest zainteresowane, w tym muzeów, żeby taką kolekcję tworzyć. W kategorii sport i turystyka zwyciężyło Mistrzostwo Europy w konkurencji Nordic Walking Marcina Radomskiego na dystansie 5 km w kategorii 45-49 lat. W kategorii na Mazowszu Płockim triumf odniosło wydarzenie pod nazwą 12 złotych medali niepełnosprawnych sportowców DPS nad Jarem w Nowym Miszewie z sekcji dwuboju siłowego nad Jarem, zrzeszonej w olimpiadach specjalnych Polska na Mistrzostwach Polski w trójboju siłowym w Warszawie. Kapituła ocenia i dzięki temu wiele ważnych przedsięwzięć jest tu wyróżnianych. To jest naprawdę bardzo budujące, ponieważ pokazuje to siłę naszych mieszkańców, naszych społeczników, którzy działają, ale też pokazują nam, samorządowcom, w jakich kierunkach powinniśmy iść w samorządzie i jakie rzeczy są ważne dla naszych mieszkańców. Dlatego jest to tak wspaniała i ważna inicjatywa dla wszystkich. W ramach tegorocznego plebiscytu były też nominacje nadzwyczajne dla 10 osób, przedstawicieli firm i organizacji, które szczególnie zaangażowały się w walce ze skutkami ubiegłorocznych żywiołów. Wszystkim nagrodzonym gratulujemy.